Cześć Wam, jestem Hania i witam Was na moim kanale Książki Prążki. Dzisiaj w ten styczniowy, zimny dzień zapraszam Was na chwilę do nieba. Na recenzję książki Ja ocalona autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Najpierw parę słów o autorce. Katarzyna Berenika Miszczuk jest pisarką i scenarzystką urodzoną w 1988 w Warszawie. Jest autorką takich powieści jak właśnie Ja Diablica, Ja Anielica, Ja Potępiona, a Ja Ocalona. To jest czwarta część tej serii, wydana w 2020 roku. Wznowiona w sumie seria po 10 latach. Jest również autorką serii O kwiecie paproci. Pierwsza część to Szeptucha, Noc kupały, potem Przesilenie czy Żerca. Ale generalnie jest autorką fantazy, thrillerów, bo na przykład Druga Szansa, obyczajowych, młodzieżowych i miłostki, takie różne pisze. Pisze również opowiadania i jest autorką scenariusza do serialu Znaki, 12 i 13 odcinek. Mieszka z mężem i z swoim synkiem. Pisze lekkim i zabawnym stylem. Bardziej powiedziałabym, że te książki są podyktowane młodzieży. Ale takiej, powiedziałabym, i tej młodszej, i tej starszej. Ja Ocalona, tak jak już wspomniałam, to czwarta część cyklu diabelsko-anielskiego. Akcja rozgrywa się w niebie po 10 latach od części Ja Potępionej. No i poznajemy bohaterkę, właściwie sytuację bohaterki, jak jest potępioną duszą, Wiktorię Biankowską, która została w niebie, może przemieszczać się po różnych zaświatach, ale jest potępioną duszą i nie dostała łaski Bożej. Odebrano jej po tym, jak w trzeciej części została wtrącona do tartaru przez przypadek. Poznajemy, jak prowadzi program Top Angel, ponieważ niebo postanowiło się unowocześnić i zrobić kandydaturę na anielce, bo nie ma czegoś takiego jak anielce, a piekle są diablice. I ona robi przygotowania, castingi, uczy te przyszłe anielce. No i zaczyna spotykać się z Cherubinem, z aniołem o imieniu Uziel. I to jest jakby pierwsza część wątku, a druga część, która potem się łączy, jest z punktu widzenia piekła, Lucyfera, który jest zmęczony swoją posadą biurokratyczną, zarządzaniem piekłem i postanawia coś zmienić w swoim życiu. I poznajemy go jako sekretarka, właśnie sekretarz. Diabeł przybrany za dziewczynę podaje mu jego ulubione eklerki i krzyczy na niego bez przyczyny, Lucyfer. Tamten na to się złości i trzaska drzwiami, postanawia go porzucić. Chwilę później
Lucyfer otwiera teczkę z napisem Apokalipsa. I więcej nie zdradzę, o czym jest książka, o co będzie się dalej działo. Tak, mogę śmiało przejść do recenzji. Przede wszystkim widać, że książka jest naciągana. Że nie ma tego polotu, co było 10 lat temu. Autorce skończył się pomysł. Mam wrażenie, że tu fani napierali. Nie wiem, może po prostu chciała napisać kolejną książkę? Być może. I nie jest, od razu mówię, tak dobra ta książka, jak tamta. Jest melancholijna. Dużo rozmyślań, dużo gdybania, takich pustych scen. A ja na przykład w tych książkach przyzwyczaiłam się do akcji. I tej akcji tu jest mało. Jest dopiero na sam koniec. I to nie jest takie pasujące do tej książki, do tego cyklu. Można przeczytać samą tą książkę bez czytania tamtych części, bo autorka raczej na bieżąco wyjaśnia. Na pewno na plus są postacie, bo są mile wykreowane, są barwne, kreatywne, zróżnicowane. Humor w książce jest zabawny, taki no po prostu dobry humor, fajne żarty, ale trochę mi zabrakło tego, tej takiej śmieszności. W posłowiu książki jest napisane, że autorka tamtej części pisała, jak była sama zakochana. I to widać, że ta miłość jakby... Ta pierwsza, te takie namiętne, burzliwe okresy miłości już ustały w życiu autorki, bo ta część jest o wiele bardziej stonowana, poważniejsza. Powiedziałabym, porusza pewne tematy właśnie apokalipsy, takie poważniejsze. Wszystko utrzymane jest w takiej konwencji fantastycznej, ale takiej opartej o Biblię. Coś ciekawe. Autorka właśnie pomyślił, dorzuca. Zakończenie. Zakończenie mi się nie podoba. Takie, powiedziałabym, mogłoby być coś dopowiedziane. Albo jeszcze inaczej to ujmę. To jest książka z tych książek, które mogłyby być pisane przygody cały czas i tak naprawdę nie miałaby końca. Może brakuje tu jakiegoś zwrotu, akcji, nie wiem. W każdym razie przewidywalne, przynajmniej w pewnej części. No i co mnie się na początku podobało tej autorki, jak zaczynałam ją czytać, to, że powtarza elementy książki swoich poprzednich i tematy i wiadomości następnych. Co z jednej strony pozwala czytelnikowi na sięgnięcie książkę bez kolejności, a z drugiej strony ten, kto czyta po kolei, jest już wkurzony, bo słyszał tą wiadomość po raz setny. I to jest wkurzające. Plusem autorki książki jest to, że pomiędzy, powiedziałabym, fabułę, pomiędzy takie frywolne myśli, autorka przekłada wiedzę o życiu, o budynkach, o architekturze. Tutaj jest na przykład fragment o Wenecji. I to jest bardzo ciekawe, co robi autorka, ponieważ osobiście uważam, że taka wiedza łatwiej wchodzi, jak jest wpleciona w fabułę,
niżeli taka encyklopedia, Wikipedia czy podręcznik. I tak jak mówiłam, jeżeli ktoś lubi fantazy, to myślę, że może mu się spodobać. Książka jest napisana dosyć młodzieżowym stylem, ale nie aż tak jak tamte części. I dosyć krótka, wciągająca, relaksująca. To wszystko, co mogę powiedzieć o tej książce. Polecam ją każdemu, bo nie zabiera żadnych jakichś mega scen takich niedozwolonych, ale uważam, że jest przystosowana do każdego wieku. Pytanie, czy ktoś, kto sięga po tę książkę, umie się nastawić, że to jest książka napisana takim a takim stylem. I trzeba jakby założyć, że ta książka jest takiej konwencji. Bo oczywiście to jest ponaciągane, fantazja zacznijmy od tego, że to nie ma miejsca. Ale uważam, że można przy tej książce się dobrze bawić. Oceniam tę książkę 7 na 10. Przeczytałam ją w listopadzie 2020 roku. Napiszcie w komentarzach, czy podobała Wam się ta recenzja. Czytaliście książki tej autorki? Czy zamierzacie przeczytać tę książkę? Cześć, cześć! Do zobaczenia!